RDN Nowy Sącz. Nowy Sącz. Region jest nasz. Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Nowy Sącz. A dzisiejszy gość to Wiesław Kądziołka, wicedyrektor Małopolskiego Ośrodku Ruchu Drogowego w Nowym Sączu. Dzień dobry, witam. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. I tak jak Alicja zaanonsowała, można powiedzieć, że będziemy mówić trochę o tych prędkościach, jakie młodzi kierowcy będą mogli rozwijać po tym, jak wejdą w życie nowe przepisy. A te wejdą w życie już niedługo, bo od 4 czerwca i mogą sporo pozmieniać. Już Ośrodek Ruchu Drogowego odczuł to, że one się zbliżają i na przykład więcej kierowców, młodych ludzi chce zdawać prawo jazdy. To znaczy, no tak, trochę tak, bo w tej chwili, co prawda, do egzaminu podchodzą wszyscy ci, którzy nie musieliby podchodzić do egzaminu, gdyby nie to, że 4 czerwca zmienia się ustawa, ale wszyscy ci, którzy gdzieś około 4 czerwca będą kończyć tą wymarzoną 18, dopiero będą podchodzić odrobinę później. Ja przypomnę państwu, że przed ukończeniem 18 roku życia można 3 miesiące wcześniej rozpocząć kurs, a miesiąc wcześniej można zdawać egzamin. No właśnie, no bo tych nowych zasad będzie troszeczkę, na przykład 2-letnie ograniczenie w okresie próbnym, czy ten listek, ten 2-letni okres próbny, w obrębie którego znowu będzie trzeba odbyć kurs taki dokształcający, jeśli chodzi o przepisy ruchu drogowego. On się będzie odbywał w Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowym, w ogóle w Ordy mają ten 2-godzinny kurs prowadzić. No i potem szkolenie, praktyczne szkolenie już, które będzie prowadził ODTJ, czyli będzie to szkolenie na płycie poślizgowej tego typu właśnie, w tego typu warunkach. Ten okres próbny sprawia, że ktoś, kto słyszy to określenie samo, to sobie myśli, to co, po tym okresie mogę na przykład nie dostać prawa jazdy? Czy o co chodzi? Czy już mam to prawo jazdy? Czy ono jest zawieszone w powietrzu? Nie. Ja cały czas prawo jazdy mam, dostałem, tylko że no niestety pewne takie obwarowania są na mnie nałożone. Otóż przez 8 miesięcy nie mogę w tym momencie wykonywać zawodu kierowcy, nie mogę prowadzić pojazdu samochodowego na własny rachunek, czyli działalności jak gdyby związanej z samochodem, tak jak już powiedzieliśmy wcześniej, że te obydwa kursy jak gdyby musimy zrobić, czyli teoretyczny i praktyczny. Dalej to są z kolei prędkości. Otóż taki świeżo upieczony kierowca nie może przekroczyć w terenie zabudowanym 50 na godzinę, nawet gdyby administrator drogi to zezwolił i podniósł choćby do 70 prędkość. Nie, on może jechać tylko 50. A to ograniczenie... poza terenem zabudowanym to byłoby 80 km na godzinę, a na autostradzie drodze ekspresowej 100 km na godzinę. No i oczywiście zielony listek, który ma być umieszczony na przedniej i na tylnej szybie. A po co te ograniczenia? One pana zdaniem wpłyną w jakikolwiek sposób na bezpieczeństwo na drogach? No bo chyba takie założenie było. Panie redaktor, na pewno tu o to chodzi, przycisnąć dźwignię przyspieszacza, może każdy, gorzej jest potem ten samochód wyprowadzić. Ja myślę, te początki powinny być w jakiś sposób nałożone, jakieś tam dodatkowe obostrzenia, żeby faktycznie ci świeży kierowcy doszli do tej podstawowej sprawy. Sam przejazd taki godzinny po płycie poślizgowej również bardzo dużo daje, bo można zobaczyć, co się dzieje z samochodem, który wjedzie na szarpach, który gdzieś tam, prawda, zacznie obracać i co trzeba zrobić, żeby ten samochód ewentualnie wyprowadzić. No są to już, powiedzmy, takie rzeczy, które gdzieś tam w konsekwencji powinny doprowadzić do tego, że jakość kierowców będzie zdecydowanie większa. No właśnie, ja myślę, że ta choćby te testy, ta nauka w poślizgu jazdy, to jest chyba taki największy plus tych nowych przepisów, dlatego że no choćby wyglądając za okno, możemy i w ostatnim tygodniu, weekendzie patrzeć na to, co działo się na drogach, możemy stwierdzić, że to rzeczywiście jest umiejętność potrzebna w naszym regionie szczególnie. No jest to problem faktycznie, bo
proszę zauważyć, tak na dobrą sprawę, był jeden czy dwa dni takich odrobinę gorszych warunków, gdzie bardzo ciężko się było poruszać. Dzisiaj znowu pada śnieg, także dzisiaj znowu pada śnieg, nie wiadomo. Ale myśmy namawiali, jak pani pamięta, w październiku, żeby jak już zaczęło być zimno, żeby gumy powymieniać na zimowe. Powymienialiśmy, sam wymieniłem gumy na zimowe. No i eksploatacja takich gum przy dobrych warunkach, przy cieple, powoduje to, że one jednak twardnieją i w tej chwili, kiedy potrzebna jest dobra zimowa guma, to ona już nie spełnia tych założonych warunków i zaczyna się ślizgać odrobinę, więc na to też trzeba po prostu uważać. Kolejna rzecz to jest właśnie ta, że powinniśmy pamiętać, naprawdę pamiętać o tym, żeby zwiększyć odstęp za poprzedzającym nas, przed poprzedzającym nas samochodem. To na pewno pozwoli nam szybciej wyhamować. Po prostu droga hamowania może być różna i możemy nie zdążyć wyhamować, jak hamuje przed nami ten pojazd. Kolejna rzecz naprawdę to chciałbym, żeby państwo pamiętali również o tym, żeby patrzeć odrobinę dalej. Przez szyby samochodu z przodu dobrze widać to światełko stopu, które jest w środku, i reagować równo z samochodem, nie który jest przed nami, a samochodem, który jest jeszcze wcześniej. No to na pewno pozwoli właśnie przyspieszyć tą reakcję i kolejne samochody też mogą zareagować w jakiś sposób. Dokładnie właśnie w taki sposób. Ale wracając jeszcze do przepisów, bo co prawda one dopiero będą wchodzić w życie od 4 czerwca, ale sporo zamieszania wprowadzają. Między innymi jeszcze nie powiedzieliśmy o tym zielonym listku, który będzie trzeba wozić na tylnej szybie przez 8 miesięcy. To też taki okres próbny, można powiedzieć. No też piękny zielony liść, który będzie świadczył o tym, że w środku jest kierowca, no, na którego trzeba trochę uważać, powiedzmy. Ale to nie jest tak, panie redaktorze, ten dwuletni, ten okres, w jaki sposób, czy te przepisy zmieniają się tylko dla młodych kierowców. Otóż, jak pani pamięta, do tej pory można było co pół roku 6 punktów na specjalnym kursie, który organizował WORT, zlikwidować po prostu. W tej chwili nie ma już czegoś takiego, nie będzie. Będzie to wyglądało w taki sposób, że te 24 punkty, które można było do tej pory w roku uzbierać, będziemy zbierać aż przez 5 lat. Jeśli dojdziemy do tej cyfry 24, to trzeba przejść będzie edukacyjny kurs czterodniowy, który będzie robiony nie w weekendy, tylko właśnie w dni powszednie, w dni robocze, czyli dodatkowe jeszcze, dodatkowo uciążliwa kwestia. No i po czymś takim znowu będziemy mogli gdzieś te 24 punkty próbować zbierać, do czego ja nie namawiam absolutnie. Uciążliwa kwestia, nie, więc chyba musi odstraszyć troszeczkę. Trochę musi odstraszyć. Natomiast z naszymi kierowcami młodymi jest jeszcze jeden problem, że to, że ten okres próbny jest 2 lata, to nie znaczy, że on musi dla nich trwać 2 lata, bo starosta decyzją może ten okres przedłużyć. Właśnie, na jakich warunkach? Skąd to się bierze? No, bo też doczytałam się do takiego jednego przepisu. No i właśnie, i warunki znowu są ciągle te same. Czyli jeżeli ten kierowca wykaże się, brzydko powiedziałem, ale 2 mandatami, powiedzmy, czy ewentualnie no, wyrokiem sądu za taką, prawda, no, mało bezpieczną jazdę, powiem. Brawurowo. No, nie chciałem użyć tego słowa, ale to prawda, no to może zostać, może mieć przedłużone, a nawet jeśli to będą 3 mandaty, to nawet może mieć zabrane prawo jazdy i od nowa będzie musiał robić kurs zupełnie na tych samych warunkach, od samego początku przechodzić wszystkie te szkolenia. Więc to będzie uciążliwe na pewno bardzo. A jak długo ten okres w ogóle może się wydłużać? No bo jakiś limit chyba musi nie być. Nie, no ale ja myślę, że też ustawodawca mówi, że może o kolejne 2 lata, więc gdzieś tej górnej granicy chyba nie określa. Ale, że ja nie,
Sam ośrodek ruchu drogowego jakoś dostosowuje swoją infrastrukturę do tego, co będzie, co nowe przepisy stwarzają, bo tutaj pewnie jakieś rzeczy, nowości się pojawiają, więc coś nowego może w ośrodku także. Nie, no więc na pewno będziemy, szykujemy się właśnie do tych szkoleń teoretycznych, jak również robimy wszystko, żeby jak najszybciej wybudować taką płytę poślizgową. Również, bo ja myślę, że oprócz tych młodych kierowców, ona na pewno bardzo się sprzyda również dla kierowców karety, kierowców straży pożarnej, czy samych policjantów, żeby poćwiczyli. Także myślę, że to na pewno będzie sensowna inwestycja. Właśnie to, co ciekawe, czy normalni, zwykli mieszkańcy, którzy już mają prawo jazdy, będą mogli sobie wykupić kurs na takiej płycie i przetestować swoje siły? Na pewno tak. To nie będzie żadnych ograniczeń. Trudno mi namawiać do czegoś, czego jeszcze nie ma, prawda? Mm. Ale to naprawdę warto pojeździć, poćwiczyć na czymś takim, bo ten samochód niekoniecznie się tak zachowuje, jakbyśmy chcieli. Mm. A kiedy właśnie ruszy się budowa płyty? No bo to też jest taki okres chyba krótki, do czerwca trzeba się wyrobić. To znaczy ten kurs ma być między 4 a 8 miesiącem, więc to nie od czerwca, tylko a trochę później. Obawiam się, że będzie ciężko zdążyć. Natomiast proszę mi wierzyć, że naprawdę robimy wszystko, żeby ewentualnie w tym terminie gdzieś się umieścić. Czyli pewnie pierwsze prace już na wiosnę będą musiały ruszyć. Na pewno tak, tylko jest jeszcze kwestia, czy te przepisy również na pewno wejdą. Na razie mają być i na razie nic nie świadczy o tym, żeby ich miało nie być. Ale chyba już były przesuwane. Więc one już były dwukrotnie przesuwane, stąd jakieś wątpliwości się nasuwają. Natomiast ja myślę, że one jednak wejdą. Panie dyrektorze, dlatego, że o przepisach jeszcze pewnie moglibyśmy długo mówić, ale tak spoglądając za okno, nie mogę spytać o to, jakie rady by pan dał kierowcom właśnie w takim okresie zimowym, żeby uważali na drogach i co robić, żeby nie spowodować wypadku. Panie redaktor, ja do tego bym dołożył jeszcze jedną prośbę, jeśli pani pozwoli. Otóż bardzo bym prosił wszystkich kierowców tirów, szczególnie tych dużych wozów, które mają skrzynie ładunkowe pokryte plandekami, żeby rano lód z tych plandek ściągli. Każde przekręcenie na lekkim łuku, zakręcie powoduje to, że ten lód spaduje w sumie z tych plandek i on sypie się po samochodach osobowych, to może doprowadzić naprawdę do poważnej tragedii. Jak taki lód spadnie na szybę, właśnie, to może lód spadnie, może rozbić, a i samochód pognie. A Boże, zaskoczony takim spadającym lodem kierowca osobowego samochodu, nie wiadomo co zrobi, nie wiadomo jak zareaguje, więc dlatego bardzo bym tutaj apelował do wszystkich tych panów poruszających się ciężkimi wozami, żeby pamiętali o tym, że woda ma to do siebie, że w nocy przy minusowej temperaturze zamarznie, a na śliskiej plandece zjedzie potem spokojnie. A co z radami? Ale do tego apelu jeszcze tak myślę, że można spokojnie przestrzec kierowców samochodów osobowych, dlatego że czasami też zostawiają sobie taką warstwę śniegu, tylko żeby odśnieżona na przykład i warstwa śniegu gdzieś tam u góry, który spada przy dużej prędkości. Ja dziwię się trochę kierowcom właśnie takim, którzy twierdzą, że oni nie są za bardzo ciekawi i nie muszą wszystkiego widzieć, stąd nie czyszczą tego samochodu dokładnie przed wyjazdem. Ale naprawdę warto, bo nawet jeśli ta czapa śniegu zostanie na dachu i ona jest potem zdziewana, to ona zadymia jak gdyby szybę samochodu, który jest za nami. Jest to po prostu problem. No. Zostało nam ostatnie 40 sekund, to jeszcze ostatnia jakaś taka szybka rada dla kierowców. Zwiększamy odstęp, absolutnie zwiększamy odstęp. Dużo wcześniej przed skrzyżowaniami hamujemy, a potem ewentualnie popuszczamy hamulec, żeby dolecieć, bo nie wiadomo, czy tam jakiegoś języka lodowego nie będzie przed całym skrzyżowaniem. Czyli reagujemy dużo wcześniej, zmieniamy zupełnie styl w tym momencie jazdy. To w takim razie z takimi radami wysyłamy na drogi wszystkich kierowców, a wysyłał ze mną na drogi Wiesław Kądziołka, wicedyrektor Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu. Dziękuję. Dziękuję serdecznie.